Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak wiecie, do Fortnite'a wielkimi krokami zbliża się event sezonu 7. Z tego powodu przez ostatnie dni dostawaliśmy sporo przecieków i nowych informacji o tym właśnie wydarzeniu. W tym filmie podsumujemy sobie najważniejsze z nich, powiemy sobie m.in. o informacjach, które ujawnił nam sam Donald Mustard, o kolejnych sporych zmianach na mapie, zapowiedziach eventu, nowych skinów i nie tylko. Także jeżeli ten film Ci się spodoba, to zostaw po nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych filmów oraz dlatego, że lecimy po 5000 subów. Pamiętaj również o moim kodzie w sklepie w Fortnite, czyli moim kodzie twórcy Matix przez 2x na końcu. Jeżeli coś z nim skupisz, możesz wrzucić screen na mój serwer Discord, a wtedy otrzymasz specjalną rangę wspierającego. Link do Discorda jest oczywiście w opisie pod tym filmem. A teraz już przejdźmy do odcinka. Zacznijmy od nowych zwiastunów eventu sezonu 7, które zaczynają pojawiać się już w grze. Samo wydarzenie ma nosić nazwę Operacji Niebiańskiego Ognia i mieć miejsce 12 września o godzinie 22 czasu polskiego. Wstępny opis tego eventu brzmi następująco. Dołączcie do grupy uderzeniowej i zakradnijcie się na pokład statku matki, by dostarczyć kosmicznym najeźdźcom ostatnią wiadomość od UR. Epic Games przypomina nam również o dwóch ważnych rzeczach. O tym, że do wydarzenia możemy dołączyć z pełnym lobby, czyli do 16 osób, oraz o tym, że nie będziemy mogli rozegrać powtórki wydarzenia, czyli możemy go rozegrać tylko raz. W grze pojawiają się też oficjalne zapowiedzi tego wydarzenia. Pierwsze z nich przedstawia tajemniczy plecak, UFO i najpewniej jakieś plany. Możliwe, że ten plecak gracze będą mieli podczas eventu, co idealnie pasuje do przecieków. Plecak ten być może będziemy musieli umieścić i zdetonować w odpowiednim miejscu na statku UFO, na co wskazywać mogą plany po lewej stronie grafiki. Druga grafika zapowiadająca nowy sezon ukazuje nam wyspę ze zniszczonego przez UFO kukurydzianego kompleksu oraz ładunek wybuchowy. Nie można na razie nic więcej powiedzieć na ten temat, oprócz tego, że ładunki te mogą odegrać bardzo ważną rolę w całym wydarzeniu. Jeśli mówimy już o zapowiedziach ważnego dla fabuły eventu, to dzisiaj Epic zaktualizował ikonę Fortnite'a na różnych urządzeniach. Pewnie wiecie, że kilka dni przed wielkimi wydarzeniami w grze twórcy umieszczają na różnych urządzeniach czy mediach społecznościowych nowe grafiki zapowiadające owe wydarzenia. Tym razem twórcy dali nam grafikę przedstawiającą czerwony napis Fortnite na tle schematów obcych. Na części grafik jest sam napis Fortnite, a na innych widnieje również data 12 września, czyli oczywiście data eventu. Jak wcześniej wspomniałem, statek matka zdążył już zniszczyć kukurydziany kompleks. W ostatnim odcinku mówiłem, że będzie to trzecia zniszczona przez obcych miejscówka i tak też się stało. Cały kompleks został zniszczony i jest aktualnie porywany przez UFO, tak jak to było z koralowym kasztelem i siorbanymi szuwarami. Z tego powodu w lobby zmieniła się też grafika tła, która teraz ukazuje właśnie kukurydziany kompleks porywany przez obcych. Z przecieków na sezon 8 to likarze docierają do coraz większej ilości informacji. Osoby przeszukujące odmęty plików gry co parę godzin dają nam porcje nowych grafik, informacji, skinów i nie tylko. Jedną z takich informacji jest ta, która mówi o tym, że gracze podczas eventu mają trafić najpewniej do więzienia umiejscowionego na statku matce. Likarze pokazują nam też, jak wygląda testowa wersja tego miejsca. Mówi się też o dwóch miejscówkach, które według plików gry mają kompletnie zniknąć z mapy. O ile o gasnących gajach, które zostaną zniszczone, mówiłem już we wcześniejszych odcinkach, to druga miejscówka, która również najpewniej zniknie, to paskudna przystań. W plikach widzimy dwie wersje wyspy, a dopisek Remów mówi chyba sam za siebie. Osoby, które przeszukują pliki, mówią, że ogólnie cała mapa się zmieni, dostaniemy nowe lokacje i biomy, a wszystko na skutek wielkiej eksplozji, która ma nastąpić na niebie, najpewniej eksplozji statku matki. Jeden z graczy zapytał też twórców na Twitterze, czy event będzie wydarzeniem interaktywnym, podobnie jak było to z eventem Galactusa. Tam właśnie gracze musieli wykonywać wiele czynności, aby finalnie przejść cały event. Na pytanie gracza oficjalny francuski profil Fortnite'a odpowiedział krótko i zwięźle, pisząc po prostu tak. Wynika z tego, że rzeczywiście będziemy mieli co robić, aby zakończyć inwazję obcych. Likerzy mówią też, że po evencie planowana jest przerwa techniczna, podobna do tej z czarną dziurą, którą dostaliśmy już kiedyś w Fortnite'cie. Do plików gry na pewno powrócił ten z czarną dziurą, potem w filmie z kanału LexCorp dostaliśmy film z czarną dziurą, a materiały te miały być licencjonowane, więc twórcy najpewniej wiedzieli, że Epic znowu się nimi posłuży. Oprócz tego w informacjach o wyzwaniach od Streamlabs, o których powiem sobie więcej w późniejszej części tego odcinka, widnieje napis, że sezon 8 wystartuje 13 września, a nie 12 jak wcześniej przypuszczano. Według leaków sama przerwa ma trwać nawet do 8 godzin, a po nich pojawić się ma przerwa techniczna, która wprowadzi nowy sezon, czyli najpewniej po prostu aktualizację. Użytkownik Twittera o nazwie Candywing dał nam informację o tym, że skin Naruto ma być skinem z karnetu bojowego. Sam napisał, że rozmawiał z dyrektorem kreatywnym Epic Games. Na początku było to dość niewiarygodne, ponieważ Candywing na swoim koncie ma niecałe 9000 obserwujących. Później jednak sam Donald Mustard na swoim koncie opublikował filmik z tym właśnie graczem i odpowiedział w nim na kilka nurtujących graczy pytań odnośnie eventu i sezonu 8.
All right, so I'm here with Josh. All right, Josh, if you could have any locker bundle you want, what would you want? So there's a candy wing, a candy cane that you guys posted on Christmas. Beautiful bundle. It came in only on Christmas. The angel wings from Falling Angel. Okay. It's beautiful. And any type of pickaxe that you guys choose, of course, that will be you. Okay. I want you to choose. It will be all awesome. Okay. Yeah. That's cool. That's a cool locker set. So both of us can have that creativity. All right. Do you have any question for me? You can ask me anything. So what will happen with Foundation and Kevin? No. You say any question. He said any question. You're going to find out. With both of them. Both sounds of amazing. Them, there's cool stuff in store. Sounds amazing. We'll wait and see what you have in store. It was amazing to meet you, Josh. It was amazing to meet you, Donald. Dowiedzieliśmy się, że skin Naruto nie pojawi się w karnecie bojowym nowego sezonu, co oczywiście nie oznacza, że nigdy nie pojawi się w grze. Skórka Threeswhopper Elite będzie dostępna tylko do eventu i nie będzie jej można później zdobyć. Następna współpraca Fortnite odbędzie się z żeńską postacią, ale nie będzie to Lady Gaga. Candy może dostać swój pakiet w Fortnite, a Fundament i Kevin odegrają ważną rolę w świecie gry. Donald Mustard zdradził nam również, kiedy skin Travisa Scotta powróci do gry. Zapytany o to przez gracza, odpowiedział zabawnie, że to niesamowite, że Marshmello i Travis to artyści, których bardzo lubi, ale event Fortnite'a dedykowany Travisowi zajął twórcą 2 lata. Oznaczać to może, że albo nie chce, albo też nie może odpowiadać na to pytanie, albo chodzi po prostu o to, że skoro w sprawie koncertu dogadywano z Travisem ponad 2 lata, to tyle samo może zająć ponowne przywrócenie skina do sklepu. Wcześniej wspomniałem o wyzwaniach od Streamlabs. Za ich wykonywanie będziemy mogli najpewniej otrzymać za darmo skina Threeswhopper Elite. Nie będzie to jednak takie łatwe i dostępne dla każdego, ponieważ należy być z partnerem Stream Elements, czyli platformy, która dostarcza różne rozwiązania dla streamerów. Zadanie mówi o streamowaniu przez 10 godzin. Wyzwanie to pojawia się w panelu streamerów i ma związek z końcem sezonu 7 oraz nadchodzącym eventem. W skrócie, streamerzy muszą transmitować Fortnite'a przez pełne 10 godzin. Gdy to zrobią, otrzymają specjalny kod na skina, który będą mogli założyć podczas oficjalnego eventu w grze. Według streamerów i graczy skin ten nie pojawi się później normalnie w sklepie, więc może być naprawdę rzadki, chyba że ludzie zaczną sprzedawać na niego kody. Godzina 22 12 września to też ostateczny termin ukończenia wyzwań Supermana, jak i innych wyzwań z karnetu bojowego sezonu 7. Wszystkie zadania spoza karnetu bojowego, np. zadania LeBrona Jamesa, możemy dalej wykonywać już w sezonie 8, ponieważ zostaną one przeniesione, dlatego jeżeli teraz ich nie ukończyliście, to na spokojnie będziecie je mogli ukończyć w przyszłym sezonie. No i to by było na tyle. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to zostaw pod nim łapkę w górę i suba dzwoneczkę na moim kanale, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów. Pamiętajcie również o wspieraniu mnie z kodem w sklepie, czyli moim kodem MATIX na końcu. Jeżeli coś z nim kupicie, możecie wrzucić screena na mój serwer Discord, do którego linka macie w opisie. Wtedy dostaniecie ode mnie specjalną rangę wspierającego. Także co, ja już Wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia lub nocy, w zależności kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się i cześć!